na ławę. A państwa i moim gościem jest dziś ksiądz Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Proszę księdza, dziś Wielki Piątek to, jak mówi moja mama, która jest ewangeliczką, najważniejsze dla niej święto, to najważniejsze święto dla luteran, prawda? Starsze pokolenie ewangelików mówi, że Wielki Piątek jest najważniejszym świętem. To średnie i młodsze stawia znak równości między Wielkim Piątkiem i świętami wielkanocnymi Zmartwychwstania Pańskiego, a ja łączę te dwa święta, bo nie można ich rozdzielić od siebie, bo jak się któreś rozdzieli, to drugie traci na znaczeniu. Ale w Wielki Piątek najwięcej osób gromadzi się w świątyniach ewangelickich. Tak, i to jest piękny zwyczaj, tradycja, a w zasadzie bym powiedział taki moralny i religijny wymóg. I w zasadzie należy tylko ubolewać, że tylko ewangelicy gromadzą się w tym dniu w kościele na nabożeństwach, bo trzeba sobie przypomnieć i uświadomić, dlaczego w ogóle jest ten Wielki Piątek. Jeżeli, podam taki przykład, jeżeli zwłaszcza w Polsce mamy zwyczaj, że w rocznicę śmierci kogoś bliskiego katolicy dają na mszę za zmarłych. Ewangelicy nie dają na mszę, ale mają tak zwane wspomnienie zmarłych. Rodziny gromadzą się w kościele, jest modlitwa, jest jakaś pieśń. Jeżeli mamy rocznicę tragedii smoleńskiej, ileś tysięcy ludzi się gromadzi i wspomina to tragiczne wydarzenie, to Wielki Piątek my wspominamy ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowanie, które nie było tak, bo niesprawiedliwy sąd, tylko to się stało z woli Bożej. Jezus Chrystus został ukrzyżowany i umierał za nas i dla nas. I teraz sobie postawię pytanie, co w tym dniu ja powinienem robić? Ewangelicy w tym dniu uważają, że powinni niejako stać pod krzyżem, żeby nie usłyszeli zarzutu Pana Jezusa, który usłyszeli uczniowie w ogrodzie Getsemany. Nie mogliście czuwać ze mną. Chcemy stać pod krzyżem, czuwać, wsłuchiwać się w ostatnie słowa Pana Jezusa wypowiedziane na krzyżu. Czy ksiądz nie boi się takiej sytuacji, o której opowiadał mi znajomy proboszcz parafii na Śląsku Cieszyńskim, który mówił o tak zwanych wielkopiątkowych ewangelikach, czyli tych osobach, które tylko raz w roku pojawiają się w kościele? No, ale są też wielkopiątkowi i serdecznie się cieszymy, że oni pamiętają o tym i właśnie w Wielki Piątek niejako rusza ich sumienie albo mają takie poczucie, że powinni być, bo w krzyżu Jezusa Chrystusa jest nasze zbawienie. Kiedy dziecko się rodzi i jest przynoszone do chrztu, to robimy znak krzyża. Mówimy, w tym krzyżu jest zbawienie Twoje. Kiedy człowiek umiera na cmentarzu, na pomniku, stawiamy znak krzyża. Ten krzyż nam cały czas towarzyszy. I dobrze, że jest ten jeden szczególny, wyjątkowy dzień, Wielki Piątek, kiedy pamiętamy i wspominamy, dlaczego ten krzyż, dlaczego nam towarzyszy i co dla nas znaczy. Dziś ten krzyż w kościołach ewangelickich przesłonięty jest kirem. Odbywają się dwa nabożeństwa. Odbywają się dwa nabożeństwa. Główne jest zawsze to ranne, dopołudniowe, bo też warto przypomnieć, że według naszego czasu Pan Jezus został przybity do krzyża o godzinie 9 rano. Przez 6 godzin umierał na krzyżu i zmarł o godzinie 15 po południu. Także w tym czasie chcemy gromadzić się na nabożeństwach, śpiewać pieśni i wsłuchiwać się w Ewangelię o cierpieniu i śmierci Jezusa. To pierwsze nabożeństwo, a to drugie? A to drugie jest nabożeństwem wieczornym. W zasadzie też dla tych, którzy z jednej strony z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w tym nabożeństwie głównym, ale też jest to inne nabożeństwo. To nie są dwa takie same nabożeństwa. Także wielu ewangelików i rano, i po południu uczestniczy w nabożeństwie wielkopiątkowym, bo w zasadzie chciałoby się cały dzień, Wielki Piątek, czuwać pod krzyżem Pana Jezusa. Ewangelicy bardzo ściśle przestrzegają w Wielki Piątek postu. To jest też charakterystyczny dzień, że Kościół nie narzuca postu. To jest dowolny wybór każdego człowieka. Ale kiedy przychodzi Wielki Piątek, to w zasadzie i starsi, i młodsi uważają, że w tym dniu nie wypada, że tak powiem, nie chce się nawet, kiedy ma się świadomość tego, co Jezus dla mnie zrobił, jeść i jest ten dzień postu.
Nie ogląda się też telewizji. Mamy nadzieję, że słucha się radia. Nie ogląda się telewizji, słucha się radia. W telewizji ogląda się, bo też cieszymy się, że są nabożeństwa transmitowane w telewizji, czy nabożeństwa radiowe. Natomiast ja często zwracam się do dyrektorów, prezesów radia i telewizji, zwłaszcza tych lokalnych, żeby ten Wielki Piątek, no ta muzyka, czy ta atmosfera jednak była bardziej poważna, a nie bardzo rozrywkowa. Przed nami święta Wielkiej Nocy. Te święta u ewangelików zaczynają się w niedzielę, jeśli mogę tak powiedzieć, zaczynają się w niedzielę bardzo wcześnie rano. To są różne tradycje i zwyczaje w parafiach na Śląsku Cieszyńskim. A tu wejdę księdzu w słowo, najwięcej ewangelików w Polsce, połowa spośród tych blisko 80 tysięcy. Tak jest, mieszka i żyje na Śląsku Cieszyńskim i tam wcześnie rano o godzinie 4, 5 odbywają się nabożeństwa rezurekcyjne. Nieraz lokalnie, nawet na cmentarzu się odbywają, jakby pokazać, że oto ci zmarli kiedyś też usłyszą słowa Pana Jezusa wzywające do powstania zmartwych. W pozostałej części odbywają się nabożeństwa świąteczne z śpiewaniem chóru, z radosnym Alleluja. Ja zawsze mówię, że kto w Wielki Piątek stał pod krzyżem, ten tak inaczej przeżywa też i Wielkanoc, bo bez ukrzyżowania Pana Jezusa Wielkanoc nie miałby dla nas żadnego znaczenia. Wielkanoc to taki dzień, kiedy ewangelicy po nabożeństwie spędzają cały dzień u siebie w domu z rodziną. Tak, no rano coraz częściej też jest tradycja śniadań wielkanocnych. Później oczywiście tutaj na Śląsku ja sobie nie wyobrażam, osobiście tak zostałem też wychowany, żeby nie było uroczystego, świątecznego obiadu, czyli kluski, rolady i tak dalej. No i później odwiedziny i najczęściej w tym dniu jeździło się i jechało do rodziców, albo dzieci przychodziły do domów i spotkanie rodzinne, natomiast poniedziałek wielkanocny, no to już taki bardziej, że tak powiem, dowolny i czas według własnego uznania można było przeżywać. Jak to jest z tym polewaniem wodą u ewangelików? Kiedyś uznajomy proboszcz mówił mi, że no w zasadzie jako tako, ale nie zabraniamy. No, nie zabraniamy, dlatego że polewanie wodą to nie jest zwyczaj religijny, jest to w zasadzie taki zwyczaj tradycyjny, jasne, można tam doszukiwać się jakichś podtekstów oczyszczenia, biczowania, natomiast no, jest to taki zwyczaj związany z poniedziałkiem wielkanocnym, lany poniedziałek. Ja tylko bym nie chciał, żeby to polewanie stało się ważniejsze na przykład od tego, co Wielkanoc niesie w swojej treści. Najważniejsze jest to, co jest w nas. Oczywiście wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i oczywiście i nasze zmartwychwstanie. Skoro mówimy o tym, co jest w nas, to nie sposób nie zadać pytania. Co w XXI wieku, 500 lat po tym, co stało się w Wittenberdze, oznacza bycie ewangelikiem? Można powiedzieć krótko, no to samo, co było prawie 500 lat temu i co reformacja dała ewangelikom i dała światu. Po pierwsze, tu znów nawiązanie do Wielkiego Piątku, ponieważ zostałem uwolniony od mocy grzechu, szatana, śmierci. Wobec tego jestem powołany w mojej wolności do czynienia dobrze, ale też jestem odpowiedzialny i to pełną odpowiedzialność biorę za siebie, za bliźnich, wobec społeczeństwa, a przede wszystkim wobec Pana Boga, czyli ten indywidualizm. Druga rzecz, no to co jest podstawą wiary, Pismo Święte, Biblia, tak jak była ważna w XVI wieku, w okresie prześladowań, tak jest i po dzień dzisiejszy. Kolejny temat to edukacja. Dalej ewangelicy mocno zwracają uwagę na to, żeby dzieci
młodzież były kształceni. Do tego nawiązywał Luther i mówi, że to jest najważniejsza wartość. Nawet tu bym powiedział, że polityczne znaczenie temu nadawał, że wszyscy są odpowiedzialni za ważne wychowanie dzieci i młodzieży, a wtedy będzie się lepiej działo w narodzie i w kraju. A do tego jeszcze mamy ekumenizm w tej chwili i to bardzo mocno rozwinięty. Do tego mamy ekumenizm i cieszę się, że tych 50 lat dialogu ekumenicznego między kościołami luterańskimi i kościołem rzymskokatolickim przynosi wymierne owoce. Warto wspomnieć w naszym kraju uznanie Chrztu Świętego w 2000 roku. Na forum ogólnoświatowym w 1999 roku ubiegłego wieku podpisanie wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. W ubiegłym roku obecność papieża Franciszka w Lund i też przyjęcie delegacji luterańskiej w Rzymie. I okazuje się, że jak rzeczywiście teolodzy i bibliści rozmawiają z sobą, to okazuje się, że wiele rzeczy można wyjaśnić, wytłumaczyć i zrozumieć, że nie wierzymy aż tak inaczej. Że wcale nie jest aż tak daleko. Że dzisiaj się mówi wyraźnie o tym, że więcej nas łączy niż nas dzieli. I to jest bardzo ważne. I taki jest kierunek. Patrzmy na to, co nas łączy i zastanawiajmy się, co nas dzieli i dlaczego nas dzieli. Spróbujmy to określić i wyjaśnić. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, ale zakończymy życzeniami księdza biskupa dla słuchaczy Radia Katowice na święta. Tak, chciałbym życzyć przede wszystkim wyciszenia, pokoju w dzisiejszy dzień, Wielki Piątek, żebyśmy znaleźli czas na taką refleksję, co rzeczywiście wydarzyło się na Golgocie i jakie to ma dla nas znaczenie, bo jeżeli zrobię rachunek sumienia, że to za mnie i dla mnie Jezus umierał, to też, kiedy przyjdzie Wielkanoc, będę i życzę tej wewnętrznej radości i pokoju, które przynosi zmartwychwstały Pan. Te życzenia składał ksiądz Marian Niemiec, biskup diecezji Kościoła Ewangelickiego, diecezji katowickiej, który był dziś Państwa i moim gościem o poranku w Polskim Radiu Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.